Pieni Fritz. Oczywiście jest to, do tej gry musimy się przygotować.
do tej pory no po prostu albo tego nie dostrzegamy, albo nie potrafimy wykorzystać. Pierwsze takie oznaki wejścia inne, no tutaj w sferę infrastruktury, budowy infrastruktury, no zakończyły się fatalnie. Zakończyły się fatalnie, ale to nie z winy strony chińskiej, a raczej naszego bałaganu i powiedzmy sobie nieprawidłowości. No może tutaj za przykład posłużyć wejście na polski rynek budowy autostrad chińskiej firmy Kovek. Było to przed wielką imprezą, jaką miały być, no i były w sensie sportowym, ale nie ekonomicznym, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Otóż firma Kovek weszła na budowę pewnego odcinka autostrady A2. Co było charakterystyczne tutaj w tym wejściu Chińczyków? Przede wszystkim cena, jaką zaoferowała ta firma, była bowiem ona o połowę niższa niż te, które były oferowane przez inne przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej, czy no, powiedzmy sobie generalnie inne. No i zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Mianowicie, jak sobie przypominam, to pierwsza instytucja, jaka oprotestowała wejście Chińczyków na polski rynek budowy autostrad, to był Związek Firm Budowlanych Niemieckich. W telewizji niemieckiej można to było oglądać. I tam zarzucono Chińczykom stosowanie dumpingu, a więc zaniżania cen. Poszła nawet skarga do Komisji Europejskiej o taką nieuczciwą praktykę. I co się okazało? Komisja Europejska nie dopatrzyła się w działalności Chińczyków właśnie nieuczciwych metod zaniżania ceny, stosowania owego dumpingu. No więc Chińczycy zaczęli budować ten odcinek autostrady i zaczęły się dziać tutaj dziwne rzeczy. Nagle bowiem nie mogli kupić materiałów budowlanych, kruszywa tam i innych rzeczy, cementu także. Nagle różne firmy, podwykonawcy, no te firmy nie chciały przystąpić do współpracy z Chińczykami. No wszystko to się zakończyło skandalem. Chińczycy zeszli z tej budowy. No i później jak się potoczyły sprawy, no weszły inne firmy, które z miejsca oczywiście podwyższyły dwukrotnie cenę, no i dokończyły budowę tego odcinka. Tutaj może taka jeszcze dygresja. Chiny mają duże doświadczenie, no i wspaniałe osiągnięcie w budowie autostrad. Zdaje się, do początku XXI wieku wybudowano tam 30 tysięcy kilometrów autostrad. Przy czym średnia cena budowy jednego kilometra autostrady nie przekraczała 10 milionów złotych. U nas na tym odcinku A2 zaoferowano, byłem jednak poruszony, bo cenę dwukrotnie wyższą, zdaje się 25 milionów. No ale potem jak zeszli, to ta cena jeszcze została podwyższona przez innych wykonawców do tych 50 i tutaj była taka informacja podana przez tę naszą nieszczęsną Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, mówiąco o tym, że średni koszt budowy autostrady w Polsce to jest 48-50 milionów złotych. No, jak to ustalono, na jakiej podstawie, to jest dość dziwne, dlatego że no, dane z terenu Stanów Zjednoczonych, no, współczesne dane, no, mówią, że tam koszt budowy jednego kilometra autostrady, oczywiście w przeliczeniu z mili na kilometrów i z dolarów na złotówki, to wynosi 10 do 15 milionów złotych, a więc bliżej jest tych kosztów chińskich. Nie wiem, na jakiej zasadzie
zasadzie w ogóle jakaś tutaj dziwna sprawa się toczy wokół kosztów budowy naszych autostrad i naszych mostów także. No a jaka była reakcja poprzedniej ekipy na te nieprawidłowości? No jest słynna taka ustawowo przyjęta, właściwie ustawa czy nowelizacja ustawy, która ma zwalczać zjawisko rażąco niskich cen oferowanych w przetargach. Ale kto ustala, na jakiej podstawie, że te ceny są rażąco niskie? No z tego, co można się zorientować, to są tylko to różne instytucje. Natomiast jakby nie było tamtego elementu porównania cen w różnych krajach. Oczywiście w porównaniu także z cenami robocizny i materiałów budowlanych. A więc obawiam się, że Chińczycy wyciągnęli nauczkę z tej poprzedniej lekcji, no i teraz już nie będą nam oferowali tak korzystnych kontraktów. Wracając jeszcze do tego problemu intensywności współpracy z Chinami, no to rzeczywiście musimy tutaj także mieć się na baczności. Zwłaszcza jeśli chodzi o zakupy czynione przez stronę chińską. Chiny zgromadziły wielkie nadwyżki dewizowe, dolarowe. One sięgały swego czasu 4 bilionów dolarów. No ale równocześnie mają świadomość tego, że dolar jest walutą niewymienialną na złoto. Jest to pieniądz papierowy. Ich strategia, jaką możemy zaobserwować, no polega na tym, żeby wyzbywać się tych dolarów w zamian za konkretne dobra, nawet także i ziemię. Więc tutaj musimy mieć się na baczności, żeby nie dać się złapać w tę pułapkę, żeby no po prostu nie zamienić nasze realne dobra na pieniądze, które mogą okazać się w jakiejś perspektywie czasowej, tak, pozbawione wartości. No więc, więc może jeszcze jedna taka uwaga. Oczywiście to, co robią teraz Chiny, to jest jednak przede wszystkim ich rywalizacja z tym wielkim mega imperium planowanym w Moskwie i w Berlinie, od Władywostoku do Lizbony. Ale pojawia się także i ten aspekt amerykański, ponieważ Amerykanie również, jeśli chcą być hegemonem, muszą trzymać rękę na pulsie, muszą kontrolować Eurazję, czyli muszą także być obecne w Europie Wschodniej w myśl tej maksymy Mackindera. Tylko no, cóż oferują Amerykanie? Chińczycy mają koncepcję nowego jedwabnego szlaku i chcą tam zainwestować dziesiątki, a może nawet setki miliardów dolarów, na co od tej strony oferują Amerykanie. No, w wypadku Polski to wiemy. Chcą wymusić na nas te wydumane roszczenia żydowskie na kwotę powyżej 300 miliardów dolarów. A więc zestawienie tych dwóch faktów, tych dwóch oczywistych tendencji, no, wydaje się tutaj nie pozostawiać złudzeń, jak powinniśmy się zachowywać, ale oczywiście musimy mieć się tutaj na baczności. Tak to wygląda. Panie profesorze, czyli może będzie w skrócie jeszcze raz, to znowu nie jest jakaś taka wielka dla nas pochwała, że jesteśmy areną zimnej wojny, chociaż rzeczywiście no to przedstawiało Polskę jako taki znaczący kraj w Europie Środkowo-Wschodniej. Tylko od dojrzałości naszej klasy politycznej zależy to, że nie będziemy areną tej wojny, takim martwym polem, prawda, tylko aktywnym uczestnikiem. Nawet w charakterze pionka, ale czasami pionek na szachownicy, tej szachownicy świata, no również może odegrać wielką rolę. Także wszystko jest przed nami, to jest szansa dla nas. Właśnie ta rywalizacja amerykańsko-chińska i chińsko-rosyjsko-niemiecka, powiedzmy sobie, to jest dla nas szansa. W tej grze możemy uczestniczyć i możemy na
naprawdę niebagatelne korzyści odnieść, polityczne i gospodarcze. Dziękujemy za wypowiedź, za komentarz, panie profesorze. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Szczęść Boże, dziękuję również. Pan profesor Tadeusz Marczak, Akademion Wojsk Lądowych, współpracuje z naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę, za chwilę jeszcze. Audycji aktualności dnia. Chcę Państwu jeszcze temat także na granicy gospodarczej, ekonomicznej, też przyszłości naszej ojczyzny. Pytanie o kryzys, który no, chcieliby tutaj bardzo mocno Polskę jakoś wystraszyć. Jakie są tutaj ceny złota, które zdaje się nie rekordy. Jest też odczuwany pewien niepokój na giełdach. I jeszcze jedna sprawa, potem chcę poprosić o komentarz. Okazuje się, że Komisja Europejska jest przeciwko Polsce, bo już sygnalizuje o zastrzeżenia do fuzji Orlenu z Lotosem, fuzji, która miała przyjść na przecież dosyć mocne korzyści, oraz odmówiła szybkiej notyfikacji naszych ustaw antylichwiarskich, też temat, o którym poruszaliśmy na antenie Radia Maria, mówiąc o lichwie i antylichwie. Naszym gościem jest pan dr Marian Szołucha, ekonomista. Bardzo serdecznie witamy, panie doktorze. Nadal jest pan w Wyższej Szkole Biznesu, tak? Akademii Biznesu, nawet w tak. Biznesu też. Oczywiście w Wistule. Tak jest. Bardzo dużo dzieje się pomimo wakacyjnego sezonu, jego szczytu nawet sierpniowego. Już tradycyjnie w Europie to wtedy większość pracowników wyjeżdża na swoje letnie wakacje. Ale bardzo dużo dzieje się w gospodarce. Bardzo dużo ciekawych, momentami i miejscami niepokojących danych ukazuje się na temat kondycji gospodarki światowej, europejskiej. Mamy kilka takich sygnałów, które można by nazwać wskaźnikami wyprzedzającymi koniunktury, a w tym przypadku raczej te koniunktury. Bo pamiętajmy, że gospodarka rynkowa, Polskiej nie wyłączając, żyje w rytmie cykli koniunkturalnych, czyli następujących po sobie kilkuletnich faz szybszego i wolniejszego wzrostu. Na sformułowaniu wolniejszy wzrost chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo o ile te chudsze, mówiąc biblijnym językiem, lata ograniczają się do spowolnienia tempa, w jakim rozwija się dana gospodarka, to nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy do czynienia z kryzysem lub używając bardziej fachowej terminologii, recesją. A niestety pierwsze objawy recesji w gospodarkach ważnych, bo o niemieckiej chcę kilka słów powiedzieć, właśnie się pojawiły. Niemcy opublikowali w ubiegłym tygodniu dane dotyczące kondycji swojej gospodarki w drugim kwartale bieżącego roku i okazuje się, że po raz pierwszy od dawna gospodarka niemiecka zaczęła się zwijać. Tempo, dynamika PKB niemieckiego jest ujemna, nieznacznie ujemna, ale jednak jest to sygnał, jest to bariera psychologiczna, to zero. Granica między minusem i plusem, taką barierą psychologiczną, po której przekroczeniu mogą się nasilić w tym przypadku negatywne zjawiska, no bo trend jest negatywny. Ten wynik, o którym mówię, to jest minus 0,1% niemieckiego PKB. Nie jest to jeszcze recesja, żeby być ścisłym, chcę dodać, ponieważ recesja zgodnie z definicją swoją to są co najmniej dwa następujące po sobie kwartały, w których odnotowane jest ujemne tempo, ujemna dynamika produktu krajowego brutto. I też na uspokojenie mogę powiedzieć, że w niemieckiej gospodarce poza właściwie sektorem przemysłu dzieje się nie najgorzej, bo i konsumpcja jest w wysokim poziomie, inwestycje głównie, mówi się, że dzięki niskim stopom procentowym także dość przyzwoicie sobie radzą i finanse publiczne zostały uzdrowione w znacznym stopniu przez ostatnie lata tej lepszej nieco koniunktury i bezrobocie pozostaje niskie, bo wynosi około 5%. Niemniej jednak jest to ważny sygnał,
wina dla całej europejskiej, w tym polskiej gospodarki, bo jesteśmy więzami, zwłaszcza handlowymi z Niemiecką, związani bardzo ściśle. Około 1/4 naszego importu i eksportu to jest właśnie kierunek niemiecki. Natomiast co to oznacza dla Polski, czy jak to się ona Polskę już dzisiaj, nawet powiedziałbym, przekłada? W Polsce mamy ciągle przyzwoite tempo, oczywiście na plusie wzrostu produktu krajowego brutto naszego. W drugim kwartale, gdy porównywał te same okresy w przypadku Polski i Niemiec, wyniosło 4,4% w ujęciu rzecz jasna rok do roku, ale to też oznacza z drugiej strony, że delikatnie także my hamujemy, bo to jest o 0,3 punktu procentowego mniej niż w pierwszym kwartale, to jest o 0,1 punktu procentowego mniej niż wynosiła średnia przewidywań analityków dla drugiego kwartału tego roku. Więc można powiedzieć, że w odróżnieniu od gospodarki niemieckiej, w przypadku naszej, spowolnienie jest znacznie płytsze, to po pierwsze. Po drugie, przyszło ono do nas później. Po trzecie, ten odczyt dotyczący naszej gospodarki jest odczytem tak zwanym szybkim, a więc nie znamy jeszcze dokładnej jego struktury i nie wiemy, czy nie zostanie on w ogóle skorygowany. Natomiast tym, co mnie bardziej w przypadku polskiej gospodarki niepokoi, to rosnąca nieco inflacja, to nie są jeszcze zawrotne wskaźniki, takie jak duża część dorosłych Polaków pamięta z początku lat 90., ale jednak 2,9%, czyli poziom inflacji w naszej gospodarce w lipcu, to jest poziom najwyższy od 7 lat. I tak w teorii ekonomii się mówi od dawna i to właściwie poza dyskusją pomiędzy szkołami poszczególnymi myśli ekonomicznej pozostaje, że najgorszym scenariuszem dla gospodarki jest wtedy, kiedy jednocześnie spowalnia ona, a z drugiej strony rośnie jej inflacja. Ale to są ciągle jeszcze do uspokojenia, podobnie powiem, poziomy będące pod kontrolą, przyzwoite, nie odbijające się na jakości życia Polaków. Niemniej warto mieć świadomość, że wchodzimy w okres nieco słabszej koniunktury. Czy to będzie kryzys? To zależy tylko w zasadzie od jednego. Od tego mianowicie, czy na naturalne spowolnienie, o którym do tej pory mówiłem, nałożą się jakieś czynniki nadzwyczajne w rodzaju pogłębiającej się, eskalującej wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami, w rodzaju konfliktu konwencjonalnego być może w jakiejś części świata, w rodzaju załamania jakiejś istotnej dla gospodarki światowej jej części. Inne sygnały, są sygnały niepokojące, które mówią, że na świecie może się coś takiego wydarzyć. Mieliśmy tąpnięcie kilka dni temu na giełdzie argentyńskiej. No, tradycyjnie już Argentyna, jak coś złego się dzieje, to jest w tej awangardzie negatywnych zjawisk i procesów. Mieliśmy zachwianie giełdy amerykańskie, czy wczorajsza sesja skończyła się na dość pokaźnym plusie. Mamy do czynienia z ewidentnym odpływem pieniędzy, kapitału z rynków, światowych rynków akcji w kierunku rynków obligacji, a więc papierów wartościowych znacznie bezpieczniejszych. Mamy odpływ też kapitału do bezpiecznych latok, takich jakimi są wspomniane przez ojca złoto, które kosztowało rok temu za uncję w dolarach amerykańskich około 1200, nawet niecałe 1200, dzisiaj kosztuje już ponad 1500. W złotych ten przyrost jest jeszcze wyższy, bo w międzyczasie aprecjonował się także i to w ostatnim, kilkunastu dni dolar. Za inną bezpieczną zatokę uważany jest frank szwajcarski. I to on też niestety zwłaszcza dla polskich kredytobiorców, tak zwanych frankowiczów, on także rośnie i jego cena w naszej narodowej walucie wynosi już ponad 4 złote. A z tematów innych bieżących, oprócz tego takiego strategicznego i długo czy średnioterminowego, no to niestety mamy do czynienia z postawą Komisji Europejskiej, ewidentnie nieprzyjazną Polsce na koniec swojej kadencji, mówię o kadencji Komisji Europejskiej, nie oczywiście o kadencji polskiego parlamentu, bo po pierwsze Komisja Europejska co prawda ma czas do 22 stycznia przyszłego roku na wydanie bądź nie zgody na fuzję Orlenu z Lotosem, która jest w Polsce bardzo potrzebna i o tym wielokrotnie na antenie Radia Maryja już rozmawiano, a już dziś sygnalizuje zastrzeżenia pod pretekstem ustawodawstwa antymonopolowego, dbałości o wolną konkurencję i tym podobnymi hasłami. To są hasła, jestem o tym głęboko przekonany, w tym przypadku puste,
nieadekwatne, nie odnoszące się do rzeczywistości. Polska tej fuzji bardzo potrzebuje, bo rynek paliwowo-energetyczny to jest rynek globalny, na którym więksi narzucają swoją wolę, swoje warunki, także warunki cenowe, słabszym podmiotom mniejszym, a nam może z perspektywy klienta stacji benzynowej wydaje się Orlen czy Lotos podmiotem dużym faktycznie na skalę Polski czy ewentualnie regionu jest, ale na skalę świata, a o rynku, jak mówię, światowym rozmawiamy, takim dużym podmiotem ani jedna, ani druga firma nie są. No i druga sprawa to jest brak zgody Komisji Europejskiej na notyfikację szybką, taką szybką ścieżkę notyfikacji projektów ustaw antylichwiarskich, które były na liście priorytetów rządu. Wielokrotnie też o tym problemie rozmawialiśmy. Ja mam do tego umiarkowane podejście, ale postawa Komisji Europejskiej jest godna w cudzysłowie od zauważenia i odnotowania, bo ten projekt ustaw antylichwiarskich był na liście priorytetów prac rządowych w końcówce bieżącej ciągle jeszcze kadencji parlamentu. Brak zgody Komisji Europejskiej oznacza, że w tej kadencji ustaw tych nie uda się uchwalić, a przypomnijmy, że nowa kadencja to jest opcja zerowa. To jest co do zasady anulowanie wszystkich prac legislacyjnych, których nie udało się doprowadzić do szczęśliwego końca. Zresztą w ogóle zagranica niespecjalnie pomaga nam z lichwą walczyć, bo mam wiarygodne informacje, że na przykład jeden z gigantów internetowych z jednej strony już dawno zapowiadał, że skończy z reklamowaniem lichwy, z drugiej strony wiele wskazuje na to, że tą lichwę reklamuje, ale to jest temat na osobną dyskusję. I trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, z nowych, świeżych danych ekonomicznych, ważnych dla Polski, to są dane, które opublikowało tydzień temu Ministerstwo Finansów, a które dotyczą po raz kolejny, chyba trzeci już z rzędu, które dotyczą największych płatników, 20 największych płatników podatku CIT w Polsce. I to są dane niezmiernie interesujące, bo z nich wynika, że państwo po zajęciu się i słusznie w pierwszej kolejności podatkami pośrednimi, czyli VAT-em i akcyzą, najważniejszymi źródłami dochodów budżetu, powinno zająć się także podatkiem dochodowym od osób prawnych. Bo jeśli zwrócimy uwagę na to i zauważymy, że w czołówce od pierwszego największego płatnika, poczynając tych, którzy w dochodach budżetu z tej kategorii podatkowej kontrybują, są, uwaga, PKO BP, PKN Orlen, PGNiG, PKO SA, wszystko podmioty państwowe, wszystkie cztery, potem krótka przerwa Bank Santander, czyli dawny PZWBK, którego prezesem kiedyś był premier Mateusz Morawiecki, następnie znowu PZU, KGHM, czyli podmioty państwowe, a więc to państwowe firmy płacą do państwowej kasy najwięcej podatku dochodowego CIT. Są, gwoli sprawiedliwości należy zauważyć także podmioty duże zagraniczne, jak Jeronimo Martens, czyli po prostu Biedronka, jak Philip Morris International, czyli gigant tytoniowy, ale już gdybyśmy na sektory mieli spojrzeć, to przecież gigantów tytoniowych mamy aż czterech na naszym rynku funkcjonujących, a żaden z pozostałych nie osiągnął nawet poziomu 50 milionów podatku CIT wpłaconego w ubiegłym roku do budżetu państwa. I tak, jeśli byśmy się przez ten pryzmat sektorów mieli poruszać po tej liście, to należałoby zauważyć, że w branży energetycznej wszystkie podmioty, które znalazły się w tejże branży właśnie na liście 20 największych płatników CIT-u, to są wszystko firmy państwowe, branży finansowej, 3 z 4 to firmy państwowe i tak dalej. Z tego wynika klarowny wniosek, mianowicie mamy jeszcze dużo do zrobienia na polu ukrócenia agresywnej optymalizacji podatkowej wielkich firm, wielkich koncernów zagranicznych, które w Polsce działają. Niespołecznie przecież, nie charytatywnie, bo nie od tego. Jeszcze jest okazja, żeby zobaczyć, jak to